Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj przedstawię króciutko postać rosyjskiego XIX-wiecznego filozofa Włodzimierza Sołowiowa. Wacław Skanał Życie Poczciwe spowodował, że tym wywiadem ostatnim, który jest też u mnie na kanale, że sięgnąłem po lektury z czasów studiów dotyczące filozofii rosyjskiej, prawosławia. Przeczytałem ponownie krótką opowieść o Antychryście Włodzimierza Sołowiowa. Króciutka książka. Z komentarzem, ze wstępem to jeszcze krótsza, ale uważam, że interpretacja figury, postaci Antychrysta prezentowana przez Sołowiowa te 121 lat temu jest warta streszczenia, zaprezentowania, ale to już w następnym odcinku skrupulatnie sobie to wszystko przerobię. Dzisiaj o Sołowiowie. Urodził się w 1853 roku w Moskwie w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec, historyk Sergiusz Michajłowicz Sołowiow, wykładał na Uniwersytecie Moskiewskim. Później także jego syn, właśnie Włodzimierz, też tam wykładał. Jego ojciec był autorem kilkutomowej historii Rosji, zdaje się. Matka Poliksena, rodzina o polskich korzeniach, z rodziny o polskich korzeniach. Także przodkiem Sołowiowa. Od strony matki, zdaje się, był ukraiński, XVIII-wieczny filozof Grigori Skoworoda. Jego filozofia to swoista mieszanka myślenia biblijnego, też nieortodoksyjnego. Przez prawosławie filozofia Skoworody była odrzucana. Mieszanka właśnie tego myślenia biblijnego, głoszącego prostotę życia, kult pracy. On chodził tam, chłopów nauczał, czyli taki prekursor Tołstoja. Lew Tołstoj też ponoć był zainspirowany właśnie Skowarodą, filozofią Skowarody. Połączenie tego biblijnego myślenia z nieortodoksyjnego, z panteizmem. Panteizm to taki pogląd, który twierdzi, że Bóg jest całością, przyrodą, a przyroda jest Bogiem. Czyli utożsamienie przyrody, kosmosu z Bogiem. Więc panteizm, myślenie biblijne. W każdym razie zamiłowanie do historii, do filozofii, do nauki, do poznania Sołowiów wyssał, można powiedzieć, z mlekiem matki. Ukończył dwa fakultety, wydział fizyczno-matematyczny, historyczno-filologiczny. Później jest też studiował na wydziale filozoficznym. Uczęszczał też na zajęcia z patrystyki, czyli z nauczania ojców Kościoła. Studiował filozofię zachodnią, Platona, Spinozę. Właśnie był zafascynowany właśnie pewnym takim panteistycznym, niektórzy mówią panenteistycznym, bo panteizm to jest taka postawa intelektualna, która, tak jak mówiłem, utożsamia Boga z przyrodą, z kosmosem, a panenteizm to, że wszystko jest w Bogu. Więc tutaj są też niuanse interpretacyjne i też nie ma do tego, co do tego porozumienia i zgody wśród naukowców, czy to Sołowiow był bardziej panteistą, czy panenteistą. Mniejsza z tym na razie. W każdym razie zafascynowany filozofią Spinozy, studiował Hegla, Platona, Kanta, Schopenhauera, Schellinga, czyli niemiecki idealizm. I doszedł w pewnym momencie do wniosku, tutaj też wspomnę o tym, że porzucił w wieku kilkunastu lat wiarę prawosławną, chrześcijańską i właśnie poszukiwał jakiejś filozofii życia, ale w pewnym momencie, tutaj przytoczę cytat, stwierdził, że materializm i pozytywizm, czyli takie kierunki, które w XIX wieku były bardzo popularne wśród inteligencji, także rosyjskiej, doszedł do wniosku, że problemy życia i śmierci, ostatecznego losu świata i człowieka stają się coraz bardziej skomplikowane w wyniku licznych nowych badań i odkryć fizjologicznych i psychologicznych i pozostają nadal bez rozwiązania. Wyjaśnia się tylko jeden fakt negatywny – całkowita porażka materializmu teoretycznego. Obraz wszechświata jako systemu tańczących atomów i życia jako efektu mechanicznego nagromadzenia najdrobniejszych zmian substancji to wizja, która nie zadowala już żadnego myślącego umysłu. Ludzkość na zawsze wzniosła się ponad tę fazę filozoficznego niemowlęctwa, czyli materializm, pozytywizm jako filozoficzne niemowlęctwo. I zwraca się Sołowiow do chrześcijaństwa. Tak jak już chyba wspomniałem, na Akademii Teologicznej w Moskwie studiuje grecką patrystykę. Zdobywa także stanowisko po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Moskiewskim. Broni pracę magisterską, zdaje się, o kryzysie filozofii zachodniej przeciwko pozytywistom. No właśnie. I nagle wyjeżdża na zachód.
To było wśród inteligencji nie tylko rosyjskiej, ale i europejskiej dość oczywiste, że wyjeżdżało się na zachód do Francji, do Włoch, do Anglii. Zapoznaje się Sołowiow na obczyźnie z filozofią zachodnią i następuje pewne ciekawe zdarzenie w British Museum w Anglii, w Londynie. On tam też oczywiście, to też jest bardzo znamienne, do tego jeszcze wrócę na koniec, poznaje współczesne teorie mistyczne, ezoteryczne, ociera się o towarzystwo teozoficzne w Paryżu, czyli te same takie szlaki, z tego co pamiętam, przecierał Schopenhauer, więc jakby ta inteligencja XIX-wieczna, także XX-wieczna też przecież była zafascynowana ezoteryką, teozofią, antropozofią, Heleną Bławacką itd., więc o tym się rzadko mówi, ale właśnie on też otarł się o te wszystkie teorie i w British Museum nagle doświadcza wizji takiego bytu Sophie, Sofia, czyli wieczna kobiecość. Później powstała taka nauka wśród tych rosyjskich, prawosławnych, mniej lub bardziej ortodoksyjnych filozofów, tak zwana sofiologia, czyli Sofia jako pewna dusza świata, objawiająca się w formie kobiecej, pięknej kobiety, która jest też upadła jak ten świat i ten świat potrzebuje odkupienia i ta mądrość Boża też potrzebuje odkupienia, oczywiście odkupienie jest w Chrystusie. Także odwoływali się oni, jeśli chodzi o tą Sofię, sofiologię, to zdaje się do Księgi Mądrości właśnie. Tam jest kilka tych zdań na temat właśnie mądrości Bożej. Więc doświadcza takiej wizji, że ma jechać do Egiptu, na pustynię egipską i tam doświadczy właśnie widzenia tej Sofii. Czyli w muzeum słyszał głos, a tą Sofię zobaczył właśnie na pustyni. Co ciekawe, w wieku 9 lat już miał widzenie w cerkwi tej wiecznej kobiecości. No, więc jedzie na tą pustynię, wszyscy się dziwią, że nagle zostawia wszystko, jedzie na pustynię. Co ciekawe, podobno na tej pustyni, w tym cylindrze z brodą, pokażę tutaj jego zdjęcie pewnie, więc zobaczycie, jak wyglądał. Beduini pomyśleli, że to diabeł i prawie go tam zabili. Uratowała go umiejętność mówienia po angielsku, jakoś się wykaraskał. I na tej pustyni rzeczywiście doświadcza tej wizji Sofii, mądrości Bożej. Tutaj ma napisane Księga Przysłów, zdaje się, tak? 8 rozdział. Czyli takie swoiste, mistyczne doświadczenie. Pierwsze miał jako 9-latek. I zrozumiał, że zrealizowanie mądrości Bożej w świecie może być osiągnięte poprzez poznanie Boga w jego zamyśle wobec świata. Czyli taka kombinacja intelektualna. Wraca do Rosji. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ponoć doświadczywszy tej wizji Sofii, później miał jakieś problemy związane z atakami demonicznymi. Wracając na statku, zaatakował go po prostu jakiś upiór, demon. Więc on o tym wspominał. Znaleziono go nieprzytomnego w tej kajucie. Więc tak to wyglądało. Powrót do Rosji w 1877. Został mianowany członkiem Komitetu Naukowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w Sankt-Petersburgu. Obronił doktorat i dawał wykłady przez kilka lat, wykłady o bogoczłowieczeństwie. Wspominałem w tym wywiadzie, jak ktoś mnie tam miał okazję słuchać, że w filozofii rosyjskiej Ubierdiajewa najlepiej znam, właśnie występuje ta kategoria bogoczłowieczeństwa, bagaciełowieciestwo, brana od ojców Kościoła, od Augustyna, od świętego Bazylego, od tych właśnie wczesnych myślicieli, teologów chrześcijańskich, którzy mówili chociażby człowiek, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Czy człowiek to jest takie stworzenie, które dostał nakaz stania się Bogiem. Ale także te teorie dotyczące bogoczłowieczeństwa mogą mieć swoje źródła w gnostycyzmie. Tak? Gnostycyzm, czyli taka wiedza tajemna, różne nurty, poprzez którą człowiek jest sam w stanie się przebóstwić i zyskać zbawienie. Więc jakby są różne źródła tej idei bogoczłowieczeństwa. Mnie bardziej interesują te źródła chrześcijańskie. Uważam, że ta teoria o przebóstwieniu, o teozis człowieka, mówiłem o tym w tym poprzednim nagraniu, w wywiadzie z Wacławem, jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i
warto się z tym zapoznać, ale także może mieć ta koncepcja bogoczłowieczeństwa, źródła gnostyckie. Czyli bogoczłowieczeństwo jako proces przemiany człowieka, jako indywiduum i ludzkości w wymiarze właśnie duchowym, na zasadach takich jak głosił święty Augustyn, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem, o tym już wspominałem. Idea bogoczłowieczeństwa zakłada pewien wysiłek duchowy, moralny, świadomy wysiłek właśnie w dążeniu do realizacji ideału człowieka. Oczywiście tym wzorem niedoścignionym, do którego powinniśmy dążyć, był bogoczłowiek Chrystus. Przeciwieństwo bogoczłowieczeństwa to człowiekobóstwo. Tutaj także można zauważyć te ślady tej idei bogoczłowieczeństwa w literaturze u Dostojewskiego chociażby, tak, że te postacie są albo święte, albo są, prawda, diabelskie, czyli Rosjanie często, ci myśliciele twierdzili, że mogą być zrealizowane dwa jakby obrazy człowieka, albo człowiek pójdzie drogą Chrystusa i się przebóstwi, da się przebóstwić za pomocą łaski, zrealizuje ten bogoczłowieczy ideał, albo pójdzie drogą człowiekobóstwa, czyli humanizmu, ubóstwi siebie i to jest wymiar demoniczny istnienia człowieka. Dwie drogi ludzkości, właśnie Sołowiew też o tym mówił. I właśnie uważam, że ta idea bogoczłowieczeństwa, odwołanie się do chrześcijaństwa, jest jakby takim kluczem do pokonania pozytywizmu, naturalizmu, materializmu. Czyli tak. Także ciekawą kwestią, którą on poruszał, zakres tematyczny, jest relacja wiary do rozumu. Nawet Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio przywołał Sołowiowa jako kogoś ze wschodu, który właśnie starał się syntetyzować wiarę chrześcijańską z rozumem. Więc tak. Według Sołowiowa Zachód porzucił wiarę, kieruje się czystym rozumem, racjonalizmem, z kolei Wschód w teologii odrzuca filozofię. I Sołowiew był takim myślicielem, który dążył do ekumenizmu, do połączenia Wschodu z Zachodem. W tamtych czasach było to czymś bardzo nowatorskim, oczywiście spotkało się to z krytyką cerkwi prawosławnej. Jedną z najistotniejszych kwestii filozofii, tak jakby filozofii, było dla Sołowiowa pytanie z Ewangelii, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, czyli pewien wymiar chrystocentryczny tej filozofii. On był filozofem religijnym, nieortodoksyjnym wedle niektórych, ale Chrystus zajmował tam właśnie centralne miejsce i był prekursorem filozofii rosyjskiej, religijnej. Odwoływało się do niego wielu myślicieli, teologów, pisarzy. Znał się z Dostojewskim, znaje się osobiście Bierdiajew, Floreński, Bułgakow, Trubieckoj. To są takie nazwiska późniejszych filozofów, teologów, którzy inspirowali się filozofią religijną Sołowiowa. Czyli jakby tam rozróżnienie między rozumem a wiarą nie występuje. Sołowiew stara się w tym takim swoim panteistycznym projekcie pogodzić wszelkie jakby te źródła doświadczenia Boga, świata w jednym systemie filozoficznym. Nazywał tą swoją filozofią wszechjedności. Tak jak mówi Jan Paweł II, z takich ciekawostek biograficznych to na przykład jest bardzo interesująca kwestia apelu do cara Aleksandra III o ułaskawienie zamachowców, którzy zabili cara Aleksandra II. Tam między innymi wśród tych zamachowców była kobieta w ciąży, więc on wystosował apel do cara, chyba nieskuteczny. I tak, pisał różne teksty, był także publicystą, apelował do Rosjan o wyzbycie się rusocentryzmu, bronił także praw Polaków do niepodległości, pisał nawet o tym, że polska kultura jest czymś wyżej, na wyższym stopniu zaawansowania niż rosyjska. Bronił także Żydów, właśnie wyzbycie się rusocentryzmu, głosił wolność słowa, wiary i przez prawosławnych był często odrzucany, ponieważ był zafascynowany Zachodem i na początku swojej jakiejś intelektualnej ścieżki, można tak to powiedzieć, był słowianofilem, czyli głosił prymat Słowian pod przewodnictwem Rosji i prawosławia. A później odszedł bardziej w stronę, może nie odszedł bardziej w stronę okcydentalizmu, ale jakoś starał się syntetyzować właśnie i wiarę, i rozum, i zachód ze wschodem.
obrona właśnie Polski przed rusyfikacją. Co ciekawe, miał też taki sen, widział dom, wysiadał z karocy i akurat szedł biskup, nuncjusz apostolski i poprosił tego nuncjusza apostolskiego błogosławieństwo. Potem było także przy koronacji cara Aleksandra III rzeczywiście nuncjusz apostolski pobłogosławił Sołowiowa, więc kolejny taki katolicki akcencik. Czyli był takim myślicielem pragnącym bardzo zjednoczyć chrześcijaństwo wschodnie z zachodnim, co też będzie obecne tutaj w tej książeczce, no ale o tym później, jak mówię. Także w pewnym takim optymistycznym okresie swojej twórczości stworzył koncepcję teokracji na ziemi na wzór świętego Augustyna pod kuratelą papieża, czyli docenienie zachodniego chrześcijaństwa, ale pod politycznym zwierzchnictwem caratu rosyjskiego proponował pewne takie właśnie imperium. No później to sam uznał, że jest to utopia piękna, ale utopia i to porzucił. Podkreślał także w tej swojej utopii, w tym swoim projekcie tego państwa teokratycznego rolę Polaków, katolików oraz nawróconych na chrześcijaństwo Żydów. Uznawał mistyczną jedność obu kościołów, prawosławnego i katolickiego, i raz się to zdarzyło, że z rąk unickiego biskupa czy księdza w prywatnej kaplicy się wyspowiadał, wyznał trydenckie wyznanie wiary i przyjął komunię świętą z rąk właśnie unickiego kapłana, i później ciągnęła się za nim bo nie naklejono mu taką etykietkę, że jest katolikiem, więc nie mógł się tego już pozbyć do końca życia. Rozczarowany na polu ekumenicznym, porzuciwszy te nadzieje na powstanie teokracji na ziemi, w końcu zwrócił się znowu do filozofii. Dostał także zakaz publicznych wystąpień z racji tych niepopularnych pomysłów i idei, które prezentował. Pod koniec życia napisał traktat z filozofii moralnej Uzasadnienie dobra. W 1900 roku przeczuwa już śmierć, przyjmuje sakramenty, daje jeszcze właśnie wykłady, odczyty. Krótka opowieść o Antychryście na Wielkanoc w 1900 roku. Umiera w sierpniu, zdaje się. Bez jakiegoś tam efektu rozchodzi się to po kościach, bez dobrego przyjęcia te odczyty. Ta krótka opowieść o Antychryście to jest jedna z trzech części ostatniego jego dzieła. Tam jest właśnie to oraz traktat o postępie, zdaje się, i o wojnie. Czyli to jest jedna trzecia jego tam ostatniej książki. No i umiera, co ciekawe, taka ciekawostka, na ruskiej Wikipedii zobaczyłem, że nadużywał terpentyny. Terpentyna to jest jakiś taki śmierdzący wyciąg z brzozy, dość może być szkodliwy, umarł na choroby związane z nerkami. On wszystko nacierał podobno terpentyną, brodę, włosy, miał te długie takie ściany, mył ręce terpentyną i żartował, że... Znaczy nie wiem, czy żartował, bo miał właśnie te doświadczenia różne mistyczne, pseudomistyczne, był zaangażowany właśnie w różne towarzystwa ezoteryczne, więc miał też jakieś silne doświadczenie zła w życiu, więc mówię, że to pozwala mu też utrzymywać zdrowie fizyczne. Uważał, że terpentyna jest dobra na wszystko oraz mówił, że odpędza właśnie biesy tą terpentyną. No i dożył w wieku 47 lat, więc jak było, tak tam było, nie wiadomo. W każdym razie ta postać została przywołana, odświeżona właśnie w encyklice Fides et Ratio. Nie pamiętam, w którym roku została encyklika Fides et Ratio wydana, ale wydaje mi się, że w 90-tych latach albo w 2000 jakoś tak. Oraz w 2007 później kardynał Biffi, tak, przeprowadził rekolekcje wielkopostne dla Watykanie, dla papieża Benedykta XVI, oparte właśnie na tym tekście Sołowiowa, czyli przywołał pewną interpretację Antychrysta, którą Sołowiow przedstawił te 107 lat wcześniej. Więc Sołowiow jakby jest znany tutaj na Zachodzie wśród katolików dzięki właśnie Fides et Ratio i tym rekolekcjom. Także Benedykt XVI w książce Jezus Nazaretu przytacza postać Antychrysta Sołowiowego
jako pewien przykład niebezpieczeństwa pewnej erudycji biblijnej, bo tutaj ten antychryst ma doktorat honoris causa na uniwersytecie jakimś niemieckim teologicznym z biblistyki, tak? Czy diabeł jest, przedstawiciel diabła, antychryst ma doktorat z biblistyki, z egzegezy Pisma Świętego, więc Benedykt XVI pokazywał, że samo jakby biegłość znania, biegłość w Piśmie Świętym, to nie wszystko, bo trzeba je odpowiednio interpretować. Więc tak to wygląda. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Ciekawą sprawą jest to, że na przykład prawosławni, słucham sobie na YouTubie współczesnego profesora teologii na Akademii Teologicznej w Moskwie, właśnie na tej, na której studiował, czy na Uniwersytecie Moskiewskim. No nie pamiętam. W każdym razie na jakiejś uczelni moskiewskiej teologicznej. Aleksija Osipowa. Aleksij Osipow to jest prawosławny teolog. Bardzo ciekawy kanał. Jak ktoś po rusku umie słuchać, to polecam. Wyjaśnia różnicę między katolicyzmem i prawosławiem. Bardzo dużo takiej duchowości chrześcijańskiej odwołującej się do ojców Kościoła. Więc Aleksij Osipow. I on w wykładzie o Sołowiowie mówił, że Sołowiow przesiąkł właśnie czym? Filozofią zachodnią, panteizmem Spinozy. Bardzo podkreślał to, że Sołowiow zaangażował się właśnie w te, nie tylko w poznanie teoretyczne tego ezoteryzmu, teozofii, gnostycyzmu i tak dalej, ale także te doświadczenia zła w życiu, te doświadczenia sofii, te takie mistycyzmy nieortodoksyjne. To wedle tego właśnie Osipowa to bardzo niebezpieczna sprawa i on ponosił tego konsekwencje właśnie, że miał jakieś poczucie takiego, nie wiem, zaszczucia duchowego czy czegoś takiego, więc to jest ciekawe. Druga sprawa właśnie, jako, no bo to jest przedstawiciel oficjalnego prawosławia. Wydaje mi się, że prawosławie nie jest tak jednolite jak katolicyzm, ale jednak jest to teolog na Akademii Prawosławnej zatrudniony, więc można go uznać za pewien autorytet w świecie prawosławia. I on nazwał Sołowiowa wprost, że to był genialny myśliciel, ale on był antyrosyjski i antyprawosławny. U nas często się przedstawia właśnie, że Sołowiow, wielki prawosławny filozof, teolog, mistyk. A z tamtej strony jest taka możliwa interpretacja postaci i twórczości Sołowiowa, że właśnie to był myśliciel antyprawosławny, że on nie znał prawosławia. Właśnie Osipow o tym wspomina, że wychował się w domu takim letnim religijnie i te wszystkie jego inspiracje. Mówi nawet, że te jego wszystkie idee nie są jego. Sofii, wszechjedności, bogoczłowieczeństwa, że on to zawsze skądś tam czerpał, tylko po prostu ładnie potrafił to ubrać. No. Więc, ale mimo tego Osipow uznaje go za wielkiego myśliciela, który właśnie był prekursorem tej XIX-wiecznej, XX-wiecznej filozofii rosyjskiej, który inspirował teologów, myślicieli, filozofów, a także pisarzy, chociażby Dostojewski. Więc uznaje go za myśliciela wartego przestudiowania, przemyślenia. Ale nazywa go pod koniec tej swojej konferencji, ja zamieszczę ten link, jak ktoś po rusku umie i chce, to polecam. Mówi, że rozbójnikami to nie są tylko ci, co kradną i zabijają, ale także ci, którzy wymyślają pewne szkodliwe idee, tak? I nie nazywa rozbójnikiem wprost Sołowiowa, ale mówi, że ma nadzieję, że jednak Pan Bóg Łotra na krzyżu, prawda, wpuścił do raju, więc tego, takich Łotrów, którzy puszczają świat pewne szkodliwe idee też może wpuści. I Osipow powiedział, że ma taką nadzieję, uśmiechając się, więc pewna życzliwość także do Sołowiowa. No ale tak jak mówię, to co ciekawe, inna perspektywa. Dla nas to jest prawosławny, czy może niezbyt ortodoksyjny, ale inspirowany prawosławiem. Osipow mówi, że on prawosławia nie rozumiał, nie znał i czerpał z kabały żydowskie i właśnie z mistycyzmu. Nazywa to wprost satanizmem żydowskim, z gnostycyzmu, z teozofii, z filozofii zachodniej. I sprzyjał właśnie papiestwu, co dla prawosławnych jest niedopuszczalne. Więc taka interpretacja. Druga ciekawy wykład na temat filozofii postaci Sołowiowa, też tam zamieszczę link na dole, to jest prawosławny polski ksiądz Henryk Paprocki. Tam on już delikatnie tego Sołowiowa przedstawia, nie łaja go, pokazuje właśnie no, filozofię wszechjedności, ten upadek świata, tą potrzebę tego procesu
bogo-człowieczego, tej synergii współpracy Boga z człowiekiem. Oczywiście wszystko to pod taką kopułą łaski. To jest myślenie jak najbardziej ortodoksyjne, że świat ma przejść właśnie tę drogę przebóstwienia i dojść do swojego celu, właśnie alfa, omega. Też wspomina, zdaje się, że Teilhard de Chardin, taki nieortodoksyjny myśliciel, jezuita zdaje się, też być może czytał właśnie Sołowiowa. Więc myśl bardzo ciekawa, zaprzęgnięte różne wątki z filozofii, z myślenia religijnego, także z tych takich... Mówiliśmy o duchowości z Wacławem ostatnio, więc tutaj jakby wychodzi to, że ci myśliciele też czerpali, XIX-wieczni, inteligenccy, prawda, XX-wieczni, też przecież to wszystko było modne, te wszystkie... Sprawdziłem też William James, tak, ten twórca pragmatyzmu. William? James w każdym razie, że też ocierał się o jakieś tam, badając te fenomeny religijne, prawda, doświadczenia religijne, napisał książki na ten temat, pisał książki, więc też gdzieś tam o te towarzystwa ezoteryczne, o spirytyzm się ocierał, to samo Schopenhauer, tak jak mówiłem, więc o tym się rzadko mówi, ale to też są ciekawe ścieżki, więc chyba dzisiaj na tyle, miałbym tyle do powiedzenia, co tu jeszcze. Tyle. Kończymy na dzisiaj. W następnym odcinku przejadę po tym krótkim tekściku. Bardzo ciekawa interpretacja, tak jak mówiłem, figura Antychrysta. Żyjemy w dziwnych czasach, a tutaj sporo rzeczy takich jakby zostało przewidzianych, przepowiedzianych. Oczywiście nie ściśle, ale dlaczego sobie czegoś takiego nie, takiej wariacji intelektualnej nie przeprowadzić. Obserwacja tego, co się dzieje z tym, co opisywał Sołowiow. Wizjoner w 1900 roku. Tyle na dzisiaj. Wykłady o bogoczłowieczeństwie. Wiem, że są wydane. Jest parę prac wydanych na temat Sołowiowa po polsku, więc jak ktoś chce, to se znajdzie. Ja zamieszczam pogadanki Osipowa, Paprockiego i jeszcze jedną bardzo ciekawą pogadankę jezuity ojca Aleksandra Posadzkiego na temat ezoterycznych i gnostycznych wątków filozofii rosyjskiej, u Sołowiowa między innymi. On pokazuje, że pewne podobieństwa między Heleną Bławacką, twórczynią tego towarzystwa teozoficznego, a antropo, jak to się nazywało, no tych wszystkich jakichś tam gnostyczno-lucyferycznych towarzystw. Jak to się nazywa? No teraz sprawdzę, to nie sprawdzę. Antropozofia. Więc pokazuje pewne podobieństwa między myślą Bławackiej a Sołowiowem właśnie i różnice. Bardzo ciekawa, już taka dla specjalistów, moim zdaniem, pogadanka, ale warto się z tym zapoznać. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku. A dzisiaj 1 listopada, wszystkich świętych i święto koloru pomarańczowego, stąd te dynie i koszula. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.